w dniu dzisiejszym dowódcą uroczystości jest podpułkownik Grzegorz Sobecki. Akademia, baczność! Na ramię, broń! Prezentuj, broń! Akademia na prawo, patrz! Panie generale, prelektor do spraw wojskowych, pułkownik Król, melduje Akademię do uroczystej przysięgi wojskowej nowo powołanych żołnierzy. Czołem, patronażowie! Czołem, panie generale! Akademia, baczność! Na ramię, broń! Do nogi, broń! Akademia, spocznij! Akademia, baczność! Na ramię, broń! Prezentuj, broń! Akademia na prawo, patrz! Poczet flagowy. Do podniesienia flagi państwowej, marsz! Z szyku wystąpił poczet flagowy z flagą Rzeczypospolitej Polskiej. Dowódcą pocztu flagowego jest podporucznik Patryk Fendrych. Flagowym starszy szeregowy podchorąży Krzysztof Godlewski. Asystuje starszy szeregowy podchorąży Paweł Adamkiewicz. Flagę państwową
Podnieść! Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy żyjemy. Co nam obca, sercu zjęła, szanowny żemy. Marsz, marsz do Rosji, ziemi polskiej do Polski. Za twoim żerowem, włączy się z narodem. Marsz, marsz do Rosji, ziemi Akademia, baczność! Na ramię, broń! Do nogi, broń! Akademia, spocznij! Szanowna pani marszałek, panie pośle, panowie generałowie, panie, panowie oficerowie, ekscelencje, magnificencje, dostojni goście, drodzy rodzice, panie i panowie podchorążowie. Przysięga wojskowa to zobowiązanie służenia narodowi polskiemu, obrony ojczyzny i stania na straży suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. Słowa roty są dla nas, żołnierzy, wyznacznikiem i stałym odniesieniem nadającym sens żołnierskiej służbie. Złożenie przysięgi wojskowej sięga głębokich tradycji oręża polskiego. W tym podniosłym momencie zaszczycili nas swoją obecnością znamienici goście, których pragnę serdecznie powitać. Serdecznie witam wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, panią Małgorzatę Gosiewską. Przewodniczącego Kręgu Pamięci Narodowej, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Melaka. Dyrektora gabinetu szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pana Wojciecha Lesiaka. Witam przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej i instytucji centralnych resortu. Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, pana generała brygady Karola Molendę i
i zastępcę dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, pana Pawła Dziubę. Gorąco witam byłych rektorów Wojskowej Akademii Technicznej, pana generała dywizji profesora Zygmunta Mielczyka oraz pana generała brygady profesora Bogusława Smulskiego. Witam przedstawicieli duchowieństwa, reprezentującego biskupa polowego Wojska Polskiego, proboszcza parafii wojskowo-cywilnej pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej na Bemowie, wikariusza biskupiego, księdza prałata pułkownika doktora Jana Domiana, naczelnego kapelana wojskowego, ewangelickiego biskupa wojskowego, księdza biskupa pułkownika Mirosława Wolę, reprezentującego prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego, księdza komandora Daniela Popowicza, dziekana wojsk lądowych, księdza pułkownika Grzegorza Krupskiego. Serdecznie witam dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, pana doktora Jana Tarczyńskiego, zastępcę dyrektora Biura KAT Służby Kontrwywiadu Wojskowego, pana pułkownika Huberta Korcińskiego. Serdecznie witam zasłużonych byłych pracowników WAT. Szanowni Państwo, szczególnie serdecznie witam rodziców i bliskich bohaterów dzisiejszej uroczystości. Witam wszystkich przybyłych gości. Panie i panowie podchorążowie, jako przyszli oficerowie bierzecie dzisiaj na siebie zaszczytny obowiązek służby ojczyźnie, kontynuowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego i pomnażania wspaniałego dorobku naszej uczelni. Już w powstaniu listopadowym podchorążowie dali dowód umiłowania ojczyzny, a mundur podchorążego stał się symbolem młodzieńczego patriotycznego zrywu, dojrzałości i gotowości do poświęceń. Pamiętajcie o tym, że stajecie się spadkobiercami tej wspaniałej tradycji. Bądźcie jej godnymi kontynuatorami. Dzisiejsza uroczystość wieńczy kilkutygodniowe szkolenie, podczas którego poznaliście własne możliwości, zapoznaliście się z żołnierskimi obowiązkami i wojskową dyscypliną. Jestem przekonany, że jesteście dobrze przygotowani do studiowania w mundurze podchorążego. Szanowni Państwo, drodzy goście, od prawie 70 lat Wojskowa Akademia Techniczna kształci dla Sił Zbrojnych najwyższej klasy specjalistów, budując techniczny filar nowoczesnej armii. Jesteśmy dumni z tego, że edukując młode kadry, możemy współuczestniczyć w procesie profesjonalizacji Wojska Polskiego. Zawodowa armia potrzebuje dobrze wyszkolonych żołnierzy, wysokiej klasy inżynierów, specjalistów i dowódców. Wybór Wojskowej Akademii Technicznej jest dzisiaj gwarancją dobrego przygotowania zawodowego i sprostania wysokim wymaganiom nowoczesnej techniki wojskowej. Panie, panowie podchorążowie, drodzy młodzi przyjaciele, rozpoczynacie niełatwe, wymagające studia, podczas których możecie napotkać wiele trudnych momentów, ale jestem przekonany, że sprostacie wszystkim wyzwaniom, bo warto. Przed wami początek interesującej kariery oficera Wojska Polskiego. Tylko od was zależy, jak wykorzystacie daną wam szansę. Wierzę, że zdobywanie wiedzy, poznawanie najnowocześniejszej techniki wojskowej sprawią wam ogromną satysfakcję i dostarczą niezapomnianych przeżyć. Gratuluję wam zaliczenia podstawowego szkolenia wojskowego. Serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku kieruję do waszych rodziców i bliskich. Mają dzisiaj uzasadniony powód do dumy i satysfakcji. Dziękuję za uwagę. Akademia, baczność! Na ramię, broń! Prezentuj, broń! Akademia na prawo, patrz! Poczet sztandarowy, przed front szyku, marsz!
strzyku wystąpił poczet sztandarowy ze sztandarem Wojskowej Akademii Technicznej. Dowódcą pocztu sztandarowego jest podporucznik Adam Pietrzak. Sztandarowy, starszy szeregowy podchorąży Bartłomiej Dybciak. Asystuje starszy szeregowy podchorąży Michał Kuczerowski. Składające przysięgę. Baczność! Na wyznaczone miejsce. Wystąp! Żołnierze, wyróżnieni złożeniem przysięgi na sztandar. Do sztandaru. Marsz! Ze szczytu złożenia przysięgi na sztandar Akademii dostąpił podchorążowie. Jakub Kawka, Bartłomiej Nitek, Przemysław Proczek, Szymon Przewodowski. Do! Przysięgi! Proszę powtarzać za mną słowa roty przysięgi wojskowej. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Bronić jej niepodległości i granic. Bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji. Stać na straży Konstytucji. Strzec honoru żołnierza polskiego. Strzec honoru żołnierza polskiego. Sztandaru wojskowego bronić. Sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny. Za sprawę mojej ojczyzny. W potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. W potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. Po! Przysiędzę! Pod oddziały składające przysięgę, w tym zwrot! Do szyku, marsz! W tył, zwrot! Pod oddziały na prawo, patrz! Poczet sztandarowy, do szyku, marsz! Akademia, baczność! Rota! Ah!
Akademia, spocznij! Błogosławieństwa nowo zaprzysiężonym podchorążym udzielał reprezentujący biskupa polowego Wojska Polskiego, wikariusz biskupi, ksiądz prałat pułkownik dr Jan Domian, ewangelicki biskup wojskowy, jego ekscelencja ksiądz biskup polowy pułkownik Mirosław Wola. Akademia, baczność! Pan z wami. I z duchem twoim! Bóg, który powołał was do służby naszej ojczyźnie, niech wam udzieli swojego błogosławieństwa, byście mogli godnie wypełnić żołnierskie powołanie. Amen! Nasz Pan Jezus Chrystus, który do końca nas umiłował, niech sprawi, abyście jako żołnierze w trudnej służbie wojskowej dla Rzeczypospolitej byli zdolni oddać nawet życie. Amen! Duch Święty, Duch Męstwa i Rady, niech wam pozwoli godnie i z honorem spełniać wasze żołnierskie obowiązki. Amen! Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen! Szanowni panowie i panie podchorążowie, przede wszystkim cieszę się, że mogę uczestniczyć w waszym święcie, bo świętem jest dla każdego żołnierza dzień złożenia przez niego przysięgi. Choć zapewne różne drogi wiodły was na to miejsce dzisiejszej zbiórki, to na początku tej waszej drogi oficera Wojska Polskiego życzę wam wytrwałości. Szczęść wam Boże na waszej nowej drodze. A wszystkie niewiadome waszej przyszłości pragnę powierzyć Bogu Wszechmogącemu, zachęcając i was, abyście uczynili to samo. Jego proszę o błogosławieństwo dla każdego i każdej z was. I wam tego błogosławieństwa teraz pragnę udzielić. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i da ci swój pokój. Amen. Tego pokoju na czas waszych studiów serdecznie wam życzę. Szczęść Boże. Akademia, spocznij! Szanowni Państwo, 19 sierpnia dzisiejsi bohaterowie rozpoczęli swoją służbę wojskową. W czasie kursu podstawowego szkolenia wojskowego uczyli się rzemiosła żołnierskiego, biorąc udział w zajęciach z taktyki ogólnej, teorii i praktyki strzelań, powszechnej obrony przeciwlotniczej, szkolenia inżynieryjno-saperskiego, obrony przed bronią masowego rażenia, topografii wojskowej, wychowania fizycznego, szkolenia medycznego, regulaminów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, profilaktyki i dyscypliny wojskowej, a także kształcenia obywatelskiego. Akademia, baczność! Wyróżnieni żołnierze, na wyznaczone miejsce wystąp! Akademia, spocznij! O wyjście przed trybunę proszę rodziców wyróżnionych podchorążych: Gabriela Kaszuby, Beaty Szornak, Szymona Magierskiego, Przemysława Zdębniaka, Artura Kolata, Łukasza Ptaka, Jana Kwiatkowskiego. Listy gratulacyjne rodzicom wyróżnionych podchorążych wręczy rektor komendant Wojskowej Akademii Technicznej, pan generał brygady Tadeusz Szczurek. Zawzorował postawę żołnierską i uzyskanie bardzo dobrych ocen w czasie kursu podstawowego szkolenia wojskowego wyróżnieni zostali: szeregowy podchorąży Gabriel Kaszuba, Wydział Mechaniczny; szeregowy podchorąży Beata Szornak, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji;
Szeregowy podchorąży Szymon Magierski, Wydział Nowych Technologii i Chemii. Szeregowy podchorąży Przemysław Stępniak, Wydział Elektroniki. Szeregowy podchorąży Artur Kolat, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa. Szeregowy podchorąży Łukasz Ptak, Wydział Cybernetyki. Szeregowy podchorąży Jan Kwiatkowski, Wydział Logistyki. Dziękuję rodzicom oraz proszę o zajęcie miejsc na trybunie. Wyróżnieni żołnierze, do szyku! Marsz! Magnificencjo, rektorze, komendancie, panie pośle, panowie generałowie, a przede wszystkim panie i panowie podchorążowie oraz państwa rodziny, szanowni państwo. Dla mnie to wielki zaszczyt, ale i wzruszenie, możliwość uczestniczenia w tym ważnym dla uczelni dniu, ale ważnym też dla Polski i ważnym dla was. Panie i panowie podchorążowie, szczególnym i w szczególnym dniu 80. rocznica powstania państwa podziemnego. To zobowiązuje, ale ta rota, którą dzisiaj w waszym wykonaniu wysłuchałam, będzie długo w mojej pamięci. To była naprawdę wyjątkowa rota. Z tej okazji do wszystkich państwa swój list skierował Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki i pozwolę sobie list ten odczytać. Magnificencja, rektorze, komendancie, panie i panowie podchorążowie, szanowni państwo. Złożenie przysięgi wojskowej to niezwykle ważny dzień w życiu każdego podchorążego, jego rodziny i bliskich. To moment symboliczny. Moment potwierdzenia obranej ścieżki nie tylko zawodowej, ale i życiowej. Wszystkich państwa zgromadzonych tutaj na Placu Apelowym Wojskowej Akademii Technicznej zapewniam o mojej pamięci. Drodzy podchorążowie, złożyliście dziś przysięgę wiernej służby Rzeczpospolitej. Przysięgę służby pełnej poświęceń i wyrzeczeń. Wasza decyzja zasługuje na najwyższy szacunek. Jesteśmy z was dumni. Rozpoczynacie dziś nowy, piękny rozdział. To właśnie wy już wkrótce będziecie odpowiedzialni za charakter i kształt naszego wojska.
to wasza wiedza, kompetencje i umiejętności będą miały wpływ na bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Będziecie budować nowoczesne oblicze sił zbrojnych, które odpowiada wyzwaniom przyszłości. Wierzę, że z godnością będziecie wypełniać tę służbę, że będziecie kontynuatorami chlubnych tradycji Wojska Polskiego. W tym szczególnym dniu dziękuję wam za wasze poczucie odpowiedzialności, za chęć budowania wspólnego dobra. Życzę wam wszelkiej osobistej oraz zawodowej pomyślności. Z wyrazami uznania Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Magnificencjo, rektorze komendancie, pani marszałek, panie pośle, panowie generałowie, oficerowie, podoficerowie, podchorążowie, szanowni państwo. Pan minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, skierował list do uczestników uroczystej przysięgi wojskowej w Akademii Technicznej. Szanowni państwo, serdecznie państwa pozdrawiam, a szczególnie ciepłe słowa kieruję do podchorążych składających przysięgę wojskową. Słowa przysięgi mają wielką moc. Wybraliście drogę służby, zatem słów nie rzucacie na wiatr. Może się kiedyś zdarzyć, że od waszej postawy, od tego jak traktujecie obowiązki, zależeć będzie byt ojczyzny, także byt waszych bliskich. Wojskowa Akademia Techniczna zapracowała na znakomitą opinię. Jej studenci i absolwenci muszą stale tę opinię podtrzymywać. Tradycje historyczne mamy również niebagatelne. Do grona inżynierów wojskowych zaliczali się Tadeusz Kościuszko, bohater Polski i Ameryki oraz generał Józef Bem, bohater Polski i Węgier. Sukcesy odnosiliśmy też na innych polach. Polscy kryptolodzy przełamywali najtrudniejsze szyfry, pokonując bariery nieosiągalne dla innych. To nie małe wyzwania. Podążać drogą pełną przeszkód, przekraczać własne ograniczenia, podejmować próby dorównania najlepszym. Być profesjonalnym znaczy dobrze służyć krajowi i zarazem czerpać z tej służby satysfakcję. Gdy mówimy o podchorążych, stają nam przed nami bohaterowie nocy listopadowej, którzy w godzinie próby nie zawahali się i ruszyli na wezwanie ojczyzny. Życzę wam, byście na każdym kroku znajdowali w sobie tę samą siłę, energię oraz pasję, jaką mieli wasi godni poprzednicy. Łączę wyrazy szacunku, Jan Józef Kasprzyk. Dziękuję bardzo. W imieniu rodziców nowo zaprzysiężonych podchorążych głos zabierze pani Ewa Zdunek. Pani marszałek, szanowni państwo, w imieniu rodziców oraz wszystkich osób najbliższych bohaterom dzisiejszej uroczystości, podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej, gorąco dziękuję całej kadrze Akademii za trud, jaki państwo włożyliście w przygotowanie naszych córek i synów do złożenia uroczystej przysięgi wojskowej. Słowa szczególnych podziękowań kieruję do rektora, komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, pana generała brygady, doktora habilitowanego inżyniera Tadeusza Szczurka oraz dowódców i wykładowców. Jako rodzice pozwalamy sobie wyrazić głębokie przekonanie, że młodzieńczy zapał, ambicje i zaangażowanie naszych córek i synów pozwolą im dobrze wypełnić obowiązki studentów wojskowej uczelni. Drodzy nowo zaprzysiężeni, kiedy dzisiaj usłyszeliśmy wypowiadane przez was słowa roty przysięgi wojskowej, ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam, byliśmy bardzo wzruszeni, że to nasze dzieci, które nie tak dawno uczyliśmy stawiać pierwsze kroki w roku 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, jako żołnierze Wojska Polskiego przysięgają służyć swojej ojczyźnie, bronić jej niepodległości i granic. Jesteśmy z was dumni, że możecie realizować swoje marzenia bycia podchorążym tak znamienitej uczelni. Przed wami długi okres nauki,
dołóżcie wszelkich starań, by stworzone wam możliwości zdobycia wysokich kwalifikacji wykorzystać jak najlepiej. Bądźcie sumienni i wytrwali w dążeniu do założonego celu. Postępujcie zawsze godnie, pamiętając o szacunku dla munduru i uczelni, w której macie zaszczyt studiować. Wierzymy, że za 5 lat spełnią się słowa per aspera ad astra, przez trudy do gwiazd. Do gwiazd, które lśnić będą na waszych mundurach oficerów Wojska Polskiego. Życzę wam sukcesów i osiągnięć w nauce oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Dziękuję za uwagę. W imieniu nowo zaprzysiężonych podchorążych głos zabierze szeregowy podchorąży Bartłomiej Szczykuła. Pani Marszałek, Szanowni Państwo, wypowiedziane dzisiaj uroczyste słowa roty przysięgi wojskowej na sztandar naszej uczelni to dla nas podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej wielki zaszczyt. Cieszymy się, że możemy studiować w tak bardzo zasłużonej i powszechnie szanowanej uczelni wojskowej. Jesteśmy świadomi, że wchodzimy w nową rzeczywistość, która wymagać będzie od nas ogromnego wysiłku przez kilka najbliższych lat studiów. Panie generale, w dniu tak ważnym dla każdego żołnierza proszę przyjąć podziękowania od nas, nowo zaprzysiężonych, za to, że możemy wypełniać obowiązki stojące przed podchorążymi pod pana dowództwem. Podziękowania składamy także naszym dowódcom i wykładowcom za trud, poświęcenie i zrozumienie, że dopiero stawiamy pierwsze kroki w trudnym żołnierskim rzemiośle. Słowa gorących podziękowań kierujemy także w stronę naszych duszpasterzy za udzielone nam błogosławieństwo. Szczególnie serdeczne podziękowania składamy naszym rodzicom i opiekunom za rodzicielską troskę, za matczyny trud. Mamo, tato, dziękujemy, że pokazywaliście nam właściwą drogę, po której szliśmy i dzisiaj staliśmy się prawdziwymi żołnierzami Wojska Polskiego. Pani Marszałek, dostojni goście, dziękujemy wam za udział w naszej uroczystej przysiędze wojskowej. Dumni z tradycji i chwały oręża Wojska Polskiego przysięgamy, że nie zawiedziemy w potrzebie. Obiecujemy, że mundur podchorążego Wojskowej Akademii Technicznej nosić będziemy z dumą i godnością. Dziękuję za uwagę. Na zakończenie dzisiejszej uroczystości zostanie odśpiewana pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego, a następnie odbędzie się defilada. Akademia, baczność! Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Legiony to żołnierska nuta. Legiony to pojadny sos, legiony to żołnierska buta, legiony to zdradzeńców los. My, pierwsza brygada,
Akademia Spocznij. Akademia Baczność. Do defilady. W ugrupowanie marszowe. Kierunek w prawo. Maszerować. Akademia Spocznij. Trybunał Kompania Honorowa Wojskowej Akademii Technicznej ze sztandarem uczelni. Dowódcą Kompanii Honorowej jest porucznik Konrad Winiarski. A do trybuny zmierzają się podchorążowie pierwszego rocznika bohaterowie dzisiejszej uroczystości prowadzeni przez swoich dowódców. Pierwszy pododdział prowadzi kapitan Łukasz Mielec. Kolejne pododdziały prowadzą podporucznik Bogumił Borasiewicz, a także podporucznik Mateusz Komorzej. Mateusz Oszczypała. Przed trybuną porucznik Cezary Czernecki wraz ze swoim pododdziałem, a tuż za nim dowodzi podporucznik Jakub Szcześniak. Dowódcą kolejnego pododdziału jest podporucznik Maciej Wielgoszyk. Prowadzeni przez podporucznika Grzegorza Wijaka, podporucznika Michała Falejczyka, a także porucznika Cezarego Ransa. Ze swoimi dowódcami.
Kolejne pododdziały prowadzą podporucznicy Bartłomiej Barak, Karol Osior, a także Sylwia Zawadzka. Który dowodzi podróżnik Arkadiusz Kiepas, kolejnym dowodzi podróżnik Bartłomiej Kotala. A następne pododdziały prowadzą podróżnik Monika Kuligowska, a także podróżnik Michał Sobolewski. Ze Studenckiego Koła Historycznego Wojskowej Akademii Technicznej w mundurach Szkoły Podchorążych Piechoty Królestwa Polskiego. Dowódca oddziału historycznego, student Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, starszy kapral podchorąży Mateusz Lisek. Defiladę zamyka Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego imienia generała Józefa Wybickiego, której podziękujmy gorącymi brawami. Dowódca orkiestry podpułkownik Artur Czereszewski, tambur major młodszy chorąży Tomasz Pieczka. Akademię po uroczystym apelu z okazji przysięgi wojskowej podchorążych pierwszego rocznika.